Hej, cześć, witajcie z tej strony z Maslo. Nie tak dawno testowałem RTX-a 2070 Super w grach na rozdzielczościach 4K i 1440p. No i jak zapowiedziałem Wam w tamtym materiale, dzisiaj zrobimy sobie test innego egzemplarza RTX-a 2070 Super. No i sprawdzimy go, jak radzi sobie w grach na rozdzielczości Full HD. Jest to RTX 2070 Super w wydaniu od MSI, konkretnie model Gaming X. Chyba jakoś tak to się powinno czytać. Gaming X. Jest to karta typu Open Design z dwoma wentylatorami, a także mamy do dyspozycji tutaj podświetlenie RGB. W karcie mamy trzy porty DisplayPort i jedno HDMI. Karta ma długość 297 mm. Myślę, że jeżeli ktoś z Was chciałby kupować tego typu kartę, no to granie w Full HD ok, pod warunkiem, że macie fajny 144 Hz monitor i wtedy jak najbardziej, spoko. Warto tutaj zaznaczyć, że jeżeli ktoś z Was celuje w wysokie odświeżanie, no to tutaj raczej wypadałby fajniej procesor, który ma dość wysokie taktowanie, więc w tym przypadku mój Ryzen 7 1700, który jest podkręcony wprawdzie na 3,7 GHz, wcale nie będzie tutaj świecił, no i w niektórych przypadkach może być bottleneckiem. Aczkolwiek tak samo, jeżeli ktoś z Was ma na przykład monitor 1440p albo 4K, no to myślę, taka karta ma na chwilę obecną troszeczkę większą zastosowanie przy takich rozdzielczościach. Przy okazji omawiania tej karty graficznej, jaką jest Nvidia RTX 2070 Super, chciałem jeszcze powiedzieć nieco na temat feature'ów. Mianowicie, oczywiście, jako że jest to RTX, mamy tutaj wsparcie technologii ray tracingu, czyli śledzenia promieni w grach. No, znacząco poprawia to wizualne walory w naszych ulubionych tytułach, które tą technologię wspierają. Tych tytułów jest coraz więcej. No i z racji tego, że jest to karta korzystająca z architektury Turing, możemy liczyć na bardzo fajny encoder H264, z którego na pewno ucieszą się osoby, które chciałyby nagrywać lub streamować swoją rozgrywkę. No a także mamy do dyspozycji inne takie feature jak Ansel, który może nam robić screenshoty. Generalnie, jeżeli ktoś z Was chciałby się więcej dowiedzieć na temat tych feature'ów, odsyłam do innych swoich filmów, gdzie już wałkowałem te rzeczy. No i zanim zanurzymy się w odmętach testów, chciałbym, żebyście się zapoznali z dzisiejszą moją platformą testową. Okej, tak żeby tradycji stało się zadość, Wiesiek 3 w Nowigradzie na ustawieniach Uber i włączonymi Hairworksami bez problemu uzyskuje 100 FPS-ów. Natomiast gdy przeskoczymy sobie do lasu, gdzie jest to miejsce graficzne, możemy liczyć bez problemu na okolice 92 klatek. Testując Shadow of the Tomb Raider, na ustawieniach maksymalnych na mojej konfiguracji mogłem bez problemu liczyć na ilość 102 FPS-ów. W przypadku włączonego ray tracingu była to wartość w wysokości 70. Overwatch na ustawieniach Full HD i Ultra, no to jakby jest śmiech na sali. Bez problemu jesteśmy w stanie uzyskać tutaj 220 FPS-ów, więc tutaj nawet jeżeli ktoś z Was miałby monitor 240 Hz, no to mógłby sobie bez problemu skorzystać z takiej zalety. Zwiększając renderowanie grafiki na 150%, możemy tak samo jak w przypadku procentów liczyć na średnio 150 FPS-ów. W przypadku zwiększenia tej wartości na 200, czyli dotarciu do rozdzielczości 4K, możemy liczyć na 80 FPS. Następnie wrzuciłem Call of Duty Modern Warfare. I tutaj na szybkim młynie, na takiej samej mapie, w jednym meczu z wyłączonym ray tracingiem byłem w stanie bez najmniejszego problemu uzyskać klatkaż na poziomie 162. Natomiast po włączeniu ray tracingu ta wartość wynosiła około 138 klatek. Więc tutaj nawet jeżeli ktoś z Was ma 144 Hz monitor, mógłby liczyć na rozgrywkę w koda z włączonym ray tracingiem. Not baderino.
Dalej następnie mamy potworka, jakim jest Control, i tutaj z wyłączonym ray tracingiem możemy liczyć bez problemu na 85 ramek obrazowych. Gdy włączymy ray tracing, widzimy znaczący spadek wydajności, no i średnio klatkarz utrzymuje się na poziomie 48. W przypadku Borderlands 3 z wykorzystaniem DirectX 12 i wszystkimi ustawieniami na Ultra w Full HD ilość klatek zatrzymała się mniej więcej na poziomie 95 fps. Ogólnie gierka działa bardzo spoko. W przypadku Battlefielda 5 z wyłączonym RT możemy liczyć na 154 klatki, czyli w sam raz pod taki monitor z wysokim odświeżaniem, no albo z włączonym ray tracingiem możemy liczyć na 111 klatek, czyli nawet w takim wypadku by się to całkiem nieźle sprawdziło. Metro Exodus, o tak, to jest gra, która naprawdę lubi palić obecne karty graficzne. No i tutaj na presecie Ultra możemy liczyć na średnią klatek w wysokości 67. Natomiast gdy dorzucimy sobie do tego całego zestawienia RT, możemy liczyć na 57 fps. Oczywiście w ramach takiej ciekawostki odpaliłem także Quake'a RTX, poszedłem w to miejsce co zwykle, no i tam Quake był w stanie uzyskać 103 fps. Lubię wykorzystywać Quake'a RTX, dlatego że on praktycznie w ogóle nie korzysta z procesora i jesteśmy w stanie zobaczyć tutaj surową moc karty graficznej. Assassin's Creed Odyssey i wszystkie suwaki przesunięte na maksa w prawo możemy liczyć na ilość klatek w wysokości 63. I tutaj na sam koniec rodzynek, jak dla mnie, Forza Horizon 4. Jest to dla mnie o tyle ciekawe, że tutaj na ustawieniach maksymalnych po włączeniu rozdzielczości 4K ta gra bez problemu była w stanie uzyskiwać mniej więcej 65 fps. Czyli jeżeli ktoś z Was byłby zapalonym fanem Forcy, no to bez problemu może sobie przesunąć nawet te suwaki na 4K. No i ta gra będzie jak najbardziej grywalna, co jest, myślę, bardzo, bardzo spoko. Katowałem kartę pół godziny furmarkiem i jak się okazało, uzyskujemy tam maksymalną wartość 75 stopni, co jest wartością może nie najmniejszą, jednakże chciałbym zaznaczyć, że karta jest bardzo cicha. Tutaj wrzuciłem Wam jeszcze wykres, jak wiele hałasu generuje pod obciążeniem, a także ile mój zestaw generuje hałasu w spoczynku. Jest to fajne, bo karta nie ma wentylatorów, które kręcą się szybko, więc ten dźwięk jest raczej taki niski, a nie taki wysoki i drażniący dla ucha. Matko, te flashbacki z R9290. No, więc jak widzicie, 144 Hz, matryca Full HD plus taka karta, spoko, będzie to dobrze ze sobą grało. Tyle z mojej strony, do zobaczenia w kolejnych materiałach, na razie, BIOS.